Jeśli chodzi o trzecią rundę Rotax Max Challenge, która odbywa się tutaj w Bydgoszczy, a zarazem pierwsza runda Poland Trophy, no to muszę przyznać, że wczorajszy dzień nie do końca jestem zadowolony z tego względu, że troszeczkę problemów technicznych. Jeśli chodzi o przedfinał, był bardzo mokry. W drugim okrążeniu, czy nawet może w pierwszym, doszło do kolizji i musiałem kończyć finał z uszkodzonym sprzętem. Jeśli chodzi o finał, to również szczęście mi nie dopisywało z tego względu, że na czwartym okrążeniu zderzakiem przeciwnika roztrzaskałem sobie wentyl, zeszło powietrze i musiałem zakończyć swoją jazdę. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to na pewno będę walczył jak zawsze. Piąty w czasówce na wszystkich, także uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Przedfinał i finał okażą, czy będzie progres. Ja mam głęboką nadzieję, że tak będzie i że uda się przyjechać na bardzo dobrej pozycji. Jeśli chodzi o Rotax Max Challenge, to widzimy tutaj bardzo dobre zmiany na dobre. Uważam, że seria rozwija się w dobrym kierunku. Gratulacje dla promotorów, bo naprawdę bardzo dobra praca wykonana, coraz więcej uczestników. Jeśli chodzi o moje plany, to cel jest tylko jeden, finał światowy w kategorii DD2 Masters. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda wywalczyć ten bilet. Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Miejmy nadzieję, że promotorzy pozwolą mi na ten wyjazd.